Dzisiaj premiera nowego filmu Quentina Tarantino. Tak, to twórca, który nieustannie nas zaskakuje, lubi bawić się kinem i my to jego zabawy na ogół kupujemy. Tym razem Django, opowieść w stylu westernu. Trochę taki hołd dla gatunku, trochę pastisz gatunku, jak to bywa u Tarantino. Rzecz dzieje się 2 lata przed wybuchem wojny secesyjnej. Krzyżują się drogi tytułowego bohatera w tej roli Jamie Foxx, zdobywca Oscara za Raya. Bardzo dobra rola i wtedy, i teraz. I takiego łowcy nagród, kreowanego też nie przez byle kogo, bo przez Christopha Waltza, który z kolei zdobył Oscara za Karty Wojny. Dodam jeszcze, że w tle Leonardo DiCaprio w roli złego charakteru. No i to wszystko się tam kumuluje, jak to u Tarantino. Na pewno film warto zobaczyć, choćby ze względu na te różne odniesienia. To jest coś dla tych, którzy lubią bawić się filmem.